Witam, witam serdecznie i dzisiaj zapraszam na taki krótki raport z parapetów. Głównie film poświęca dzisiaj daliom z nasion. Słoneczko jest bardzo piękne, mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. Wszystkie moje dalie już są przepikowane. Te większe z Wami pikowałam, a te mniejsze popikowałam sobie po prostu później. I zobaczcie, będę Wam przybliżać na każdą tutaj doniczkę. Ja mam tutaj, wiecie, po kilka, bo nie mam aż tak tyle miejsca. I tak dalej będę musiała gdzieś indziej przestawić, bo pójdą potem tutaj pomidory, a dalej my się sobie gdzieś na jakimś stoliku bliżej okna też sobie dobrze poradzą. Bardzo ładnie rosną. W przypadku właśnie dalii robimy coś takiego. To Wam pokażę. Ja sobie na bieżąco to robię. Mam nadzieję, że tutaj dobrze będziecie widzieć. O, paznokciami urywam te już listki, żeby ona się fajnie tego rozkrzewiała. Tam dalej mam już taką rozkrzewioną, to Wam po prostu pokażę. Tak samo widzicie tutaj. Ja sobie to, wiecie, robię na bieżąco. O, obrywam im po prostu te górne już, jak są większe stożki wzrostu i one potem mi się fajnie rozestają. Tu mam drugie. Jest to miks. Są tu również karłowe dalie. Te dalie sobie po prostu, już widzicie, mam w większych doniczkach, więc nic tu nie podstawiałam, bo one są na równe z oknem. Ta troszkę tutaj ma cienie, ale nic nie poradzę, ale jednak to światło pada. Po prostu je przekręcam, jak one się w stronę słońca przekręcają, ale zawsze lepiej, jak one stoją tutaj. Troszkę ta rama właśnie zasłania, nie powinno tak być, tylko tu, no ale niestety parapet ma swoje ograniczenia. I tutaj mam te największe, tutaj też kolejne po kilka. Wiadomo, jak one się będą robić większe, to ja je będę starała się po dwie, ostatecznie później po jednej do każdej doniczki. I tutaj zobaczcie, jakie piękne są te po uszczypnięciu. Widać, że one, widzicie, tutaj wypuszczają przyrosty. Chodzi o to, żeby one się fajnie tutaj rozgałęziły i po prostu były takie rozkrzewione. Tutaj już ładna sztuka. Widać ładne, fajne już grubsze łodyżki na tym na przykład. Mam nadzieję, że będzie dobrze widzieć na tym. Żeby przybliżać. Na tym to już widać, że on ma taką brązową łodygę, czyli będzie miał wiśniowe tutaj te, po prostu kolor wiśniowy. Ciekawa jestem, będę tutaj niektóre takie mniejsze, może słabiej sobie radzą, ale sobie radzą. Jest kolejna doniczka. Ten już, patrzcie, jak ładnie mi wypuścił po uszczypnięciu dwa tutaj, dwa przyrosty. Też bardzo ładna i tutaj mi wypuszcza, tego też nie obrywamy, tak jak w pomidorach. Niech one sobie rosną, będzie więcej kwiatów. Tu. I tutaj ten chyba już jest karłowy bardziej, bo widać, że jest mniejszy, ale też widzicie, jak fajnie mi się tutaj rozkrzewił. Niektóre właśnie są słabsze. Wiadomo, też konkurują, ale na razie w tej chwili nie mogę sobie pozwolić na przesadzenie ich. Jeszcze myślę z tydzień i te większe poprzesadzam do samodzielnych doniczek. Zorganizuję sobie dodatkowe miejsce, bo muszę i tak je zorganizować. Stolik zawsze co roku przynoszę, stawiam przy oknie, bo już lada chwila będziemy wysiewać pomidory. Teraz przejdę z drugiej strony parapetu. Z drugiej strony parapetu również dalie. Tutaj te już mają troszkę suchawo. Chyba dwa dni temu je pikowałam. I bardzo ważne jest właśnie, żeby każdy pojemnik, czy doniczka, w zasadzie doniczki mają, miały tutaj dziurki pod spodem, żeby w razie ten nadmiar wody po prostu spłynął do podstawki. Tutaj też jest dosyć sporo. Tutaj te też już, chyba z tych pierwszych, które pikowaliśmy. Tutaj widzicie, ziemia też z perlitem. Ja za chwilę sobie je podleję. Tutaj też świeżo przepikowane. I tutaj kolejne w takich wiaderkach po
śmietanie. Tam mam jeszcze papryki, dwie sztuki, i na drugim parapecie głównie papryki, ale to nie dzisiaj. W odcinku nagram Wam osobny odcinek. Ja sobie to zaraz za chwilę podleję. Jeszcze mam na komódce trzy chyba doniczki. Dali, to przejdę do drugiego pomieszczenia i Wam jeszcze pokażę. W międzyczasie sobie to podleję i Wam zaraz to dogram. No i tutaj są te pozostałe, które mówiłam. Niestety nie zmieściły się na parapetach. Ja je chyba wczoraj czy przedwczoraj również przepikowałam, też po kilka. Jak widać, ładnie sobie tutaj też rosną. Mają tutaj nawet dosyć sporo światła. W razie potrzeby to się chwilankę odsłoni, ale nie bardzo chcę, bo to od ulicy i wiecie, o co chodzi. Blisko ludzie chodzą i zaraz by mi tu patrzyli. Też tutaj, jak już będzie większa, to po prostu będę ten łebek uszczykiwać i ona fajnie będzie mi się rozrastać, jak widzieliście na poprzednich odcinkach. No powiem Wam, nie spodziewałam się nawet, że tak ładnie będą tak narosły te dalie. Bardzo ładnie. Nie powiem, że być może nie przesadziłam z ilością, ale jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Fajne, jeszcze takie, wiecie, widać, tu może będzie lepiej widać, takie się robią już liście daliowe, nie? Jestem ciekawa, jak one właśnie w sezonie zawiążą te bulwki, jakie będą wielkości z nasion. Wiadomo, mam również karpy, które o dziwo w tym roku bardzo dobrze się przechowały. Będziemy je po przymrozkach po prostu sadzić. To wszystko też będę pokazywać. Jestem zadowolona z tych właśnie dali. Wiadomo, muszę jeszcze jakieś wysiać. Może Wam dzisiaj jeszcze dogram. Będę wysiewać kwiaty jednoroczne. To może tutaj do tego Wam jeszcze dogram filmu, żeby po prostu było już o kwiatach. A tutaj, co się tutaj dzieje na parapetach, papryki zaczęły wschodzić. To już nagram Wam odrębny film, czyli będzie to o warzywach, a to będziecie tam mieli w playliście ogród kwiatowy, żeby po prostu nie robić bałaganu. No dobra, to chyba na razie tyle. Nie żegnam się, może Wam jeszcze właśnie dogram, jak będę wysiewać rośliny, po prostu też ozdobne, jednoroczne. No dobra, to chyba widzimy się przy wysiewaniu, a jak nie, to po prostu puszczę Wam ten film w tym stanie. No już jak jestem na zewnątrz, wyszłam, to jeszcze Wam pokażę. Tutaj pędzę sobie w wiaderku, mam tutaj piwonie. Było tu takie dwie nieduże sztuki. Widzicie, ładnie wyrasta. Ja je sobie na dzień wynoszę. Tutaj było złamane w czasie transportu. Ziemię dałam taką zwykłą. Lewa, ona mi się tak trochę zakleszczyła, ale to nic nie szkodzi. A tutaj jest ta róża, którą pokazywałam w których zakupach. Widać, też ładnie wyglądam. Tak już, jeżeli już film o kwiatach, to po prostu Wam od razu pokażę. Zostawiam sobie tutaj na dzień na słoneczko i na noc sobie po prostu zabieram do korytarza i tak codziennie niech one sobie tutaj rosną. No i na nic, idziemy wziąć jeszcze kwiaty jednoroczne. Więc jeszcze sobie wysiejemy kwiatki jednoroczne. Kwiaty dostałam od koleżanki Ogród Agnes. Wygrałam w rozdaniu ogrodniczym. Już Wam mówię. Dziwaczek. Jestem bardzo ciekawa właśnie tych kwiatków. Tutaj mamy lewia paszcza, niska. Lewia paszcza to takie, można powiedzieć, bardzo starodawne kwiaty. Tutaj mam już otwarte, bo część sobie już wysiałam w innej donicy. Aster taki, pomponowy, mięszanka. Też go wysiejemy i tutaj mam również, brałam już nasiona, wysiałam sobie już, ale dzisiaj jeszcze troszkę dosieję. Goździk brodaty,
To sobie odstawiamy. Ja sobie tutaj takie doniczki cztery przygotowałam. Tutaj mam ziemię do przysypania. Sianie, wiadomo, normalnie. Weźmiemy, zaczniemy od naszych guścików. Patrzcie, jakie nasionka. Też nie będę za dużo siała, bo goździki, astry i goździki już sobie częściowo wysiałam, ale one jeszcze nie wschodzą. Po prostu dosłownie kilka, żeby one też miały tutaj miejsce rosnąć. Delikatnie przysypię ziemię. Ta ziemia już jest ten podlana. Jeszcze na kolejny rok zostanie. Ja to w zasadzie, wiecie, nie jestem jakimś takim zwolennikiem za bardzo kwiatów z nasion. O. Ale skoro mam, to próbujemy wysiewać. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, bo w takich amatorskich uprawach to wiadomo, różnie to jest. Sobie będę odstawiać, żebym mogła potem sobie to oznaczyć, żeby mi się nie pomyliło. Delikatnie po prostu tutaj sobie ziemią przyłożę. Potem sobie przykryję folią i sobie porobię dziurki. O. Tutaj co są na wierzchu, to spryskiwaczem jeszcze delikatnie po prostu podleję, żeby się te nasiona nie wypłukały. I mamy pierwsze astry. Drugie weźmiemy gwoździki. Gwoździki mają wiele drobniejsze nasiona. O. Takie nasiona a la cebuli. Nasiona cebuli. O. Można takich na przykład drobnych nasion już jak w przypadku selera nie przykrywać, ale ja będę delikatnie je przykrywać. Delikatną warstwę po prostu ziemi na wierzch. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To może wszystko się okaże. To sobie składam, odstawimy zaraz. I kolejne. Tak samo przy okazji zobaczycie, jak wyglądają nasiona danej rośliny. Dziwaczek to chyba on ma większe nasiona. Pierwszy raz będę wysiewać, także zobaczmy. W sumie też uklepię. Ziemię miałam wcześniej podlaną. No i teraz zobaczmy tego dziwaczka. Jakie on ma nasiona, ale czuć, że ma większe nasiona właśnie. O, nasiona chyba obtoczkowane. Dosyć spore. Oraz dwa. Tak już można sobie tutaj w przypadku większych nasion uregulować, jak to będzie wyglądać. O. W przypadku takich drobnych jak mak, to bywa po prostu ciężka sprawa. Ponoć można sobie nawet pobierać takie nasiona. O. Jeszcze tutaj dam jednego i myślę, że będzie ok, nie za dużo, żeby one też miały miejsce. I przykrywamy sobie również ziemią u tego klepie. Potem sobie spryskiwaczem podleję, jakby nasionko jakieś do wierzchu wyszło, po prostu palcami sobie wcisnę. I mamy ostatnie lwia paszcza. Mi się zaraz tutaj pomyli, to muszę sobie przykleić oznaczenie. Ja patrzę, z tego co widzę, to ona ma bardzo, widzę, drobne nasiona. Tak do połowy sobie udrę, żebym wiedziała potem, co to jest. O, o, o. O, drobne, bardzo drobne. Mam jak maczek. O, to jakbym wysiała te wszystkie nasiona, to bym miała las. Możesz pomieszać. Tutaj
sobie też nie. Myślę, że i tak tych nasion będzie strasznie, strasznie dużo. Bardzo drobne. O. Jak tym sobie wsypuję, gdy mi się coś rozsypało, to mi leci do doniczki. Ręka już mi się zrobiła taka lekko mokra i po prostu mamy. O, delikatnie je przysypię, delikatnie, naprawdę. Tyciu, tyciu. W zasadzie nie powinnam ich przysypywać, ale delikatnie je przysypię. Mamy wszystkie wysiane. Tak to wygląda. Ja sobie je podleję. Przykryję folią z dziurka. Podziurkuję sobie tą folię, bo żeby powietrze dochodziło, bo tak musielibyśmy wietrzyć, żeby nam ziemia nie spleśniała. Będzie nam się tu wilgoć utrzymywać i również będzie fajnie wilgotno, nie trzeba będzie tak szybko podlewać roślinek. Ja sobie poznaczam, tutaj sobie naklejki podaję po prostu, co to jest za, co to są za kwiaty. I myślę, że na dzisiaj to tyle. Jak się film podobał, zostawiajcie łapkę w górę. A ja się żegnam, pa, pam.